Hybrydowy autobus na ulicach Jeleniej Góry. Tego typu autobusy są potrzebne w Jeleniej Górze. Lokalny program rewitalizacji. Program rewitalizacji jest bardzo ważnym dokumentem strategicznym. Podsumowanie projektów. Pobiliśmy wszelkie rekordy ilości zagranych spektakli. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Od wtorku do czwartku na ulicach Jeleniej Góry kursuje hybrydowy autobus komunikacji miejskiej. To przedsmak tego, co czekać nas będzie w przyszłości. Autobus pokazowy, który przez 3 dni kursuje po ulicach Jeleniej Góry, jest prezentem firmy MAN, która wypożyczyła go miejskiej spółce. Pojazd jest w pełni ekologiczny, a jego utrzymanie nie kosztuje tak wiele jak w przypadku pozostałych napędzanych dieslem autobusów. Główne zalety pojazdów hybrydowych to przede wszystkim efektywność ekonomiczna, troska o środowisko, oszczędność oraz niski poziom hałasu. Chcemy zakupić z początkiem przyszłego roku 2 takie egzemplarze z kilkuletnim, że tak powiem, okresem użytkowania, aby trochę używane. Tak, używane. Ten akurat jest z firmy MAN. Jest to promocja ich autobusu hybrydowego, który przewidujemy, on jest od 3 dni u nas spędzi, czyli wczoraj już parę kursów zrobił, dzisiaj i jutro gdzieś w godzinach południowych dopiero zostanie przekazany do firmy i wróci chyba na teren niemiecki z tego, co się orientuje. Autobus hybrydowy nie należy do tanich inwestycji, gdyż jego wartość przekracza 1,5 miliona złotych. Miasto, planując zakup nowych takich pojazdów, zamierza sięgnąć po środki unijne, głównie z regionalnego programu operacyjnego. W tym roku składamy projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego na zakup 17, może 20 autobusów, w tym około 5 hybrydowych między innymi. W tej nowej perspektywie finansowej w ramach środków Unii Europejskiej chcemy zakupić nie tylko autobusy z silnikiem diesla Euro 6, ale też chcemy zakupić autobusy hybrydowe właśnie podobnej konstrukcji jak ten. Czy będzie tej firmy, to zobaczymy. Mam nadzieję, że kupimy najlepszy, jaki jest dostępny, będzie dostępny na rynku. Dla kierowców pracujących w miejskiej spółce jazda tym autobusem to także ciekawe wyzwanie. Autobus w zasadzie różni się tym, że w poprzednich autobusach zwracaliśmy uwagę na dawkowanie gazu, żeby jak najszybciej rozpędzić auto, a później w następnej fazie dojazdu do przystanku autobus dotaczał się tak zwanie i spokojnie wjeżdżał w zatokę. Natomiast tutaj cały problem polega na tym, że autobus musi wyhamowywać jak najczęściej. Są to autobusy typowo przystosowane do miasta i im większa ilość przystanków, tym bardziej im służy. Wtedy ładują kondensatory i wtedy możemy jak najdłużej jeździć na silniku elektrycznym. Nowe autobusy, zarówno te z silnikiem diesla, jak i hybrydowe, na ulicach Jeleniej Góry pojawią się nie szybciej niż w drugiej połowie roku 2017. W Jeleniej Górze rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszaru, który ma zostać objęty lokalnym programem rewitalizacji. Program rewitalizacji jest ważnym dokumentem strategicznym na poziomie gminy. Ma on wyprowadzić miasto z tzw. procesów kryzysowych i przyczynić się do rozwoju danego terenu w przyszłości. Dokument ten ma być ważny przez okres 8 lat i ma on powstać, aby w przyszłości miasto także mogło sięgać po pieniądze unijne. W tzw. LPR-ze można przeprowadzać inwestycje, których dofinansowanie może sięgnąć 85%. Program ten będzie wynikiem wielu szczegółowych opracowań i analiz. Nie może jednak zostać przygotowany bez udziału społeczności lokalnej zainteresowanej działaniami rewitalizacyjnymi. Mieszkańcy będą mieli swój głos, z tym, że my w ramach lokalnego programu rewitalizacji musimy się trzymać też pewnych wytycznych, które dotyczą tego opracowania, ale oczywiście w ramach tych wytycznych jak najbardziej głos mieszkańców będzie brany pod uwagę, w szczególności projekty, które będą zgłaszali między innymi mieszkańcy do tego programu na przyszłe lata. Aby przygotować się do programu rewitalizacji, należy wyznaczyć obszary, które mają być objęte programem. Pierwszy, dotyczący Śródmieścia, ma obejmować tereny od ulicy Wojska Polskiego po dawne Koszary na Podchorążych. Drugi to już Sobieszów, a trzeci ulica Jagiellońska w Cieplicach. Na tych obszarach rzeczywiście muszą być wykazane zjawiska społeczne, musi być degradacja techniczna i tu trzeba postawić sobie takie cele, które chcemy osiągnąć i je zrealizować. Stąd dzisiaj na sesji proponuję radnym pierwszą propozycję układu przestrzennego 2 obszarów rewitalizacji w mieście Jeleniej Górze. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostały także spotkania. Dzisiaj w Termach Cieplickich i jutro w Jeleniogórskim Centrum Kultury, które rozpocznie się o godzinie 16. W
Wczoraj w Zdrojowym Teatrze Animacji podsumowano uczestnictwo jeleniogórskich aktorów w dwóch projektach. Teatr Polska i Posłuchaj Teatru. Na co? Na nic! Na co? Na nic! Na Kobiety rozbiegają się w popłochu. Przez ustawione na scenie wrota wchodzi dwóch mężczyzn w czarnych płaszczach. Zdrojowy Teatr Animacji w tym roku uczestniczył w dwóch projektach. Teatr Polska i Posłuchaj Teatru. Ten pierwszy organizowany był przez Instytut Teatralny Zbigniewa Raszewskiego i polegał na prezentacji spektaklu w miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do tego rodzaju instytucji kultury. Zdrojowy Teatr Animacji w tym projekcie został wybrany spośród 150 innych placówek z całej Polski. W tym programie Teatr Polska, no rzeczywiście na tle innych zespołów, które brały udział w tym objeździe teatralnym, no to pobiliśmy wszelkie rekordy ilości zagranych spektakli i miejsc, do których dotarliśmy z naszymi spektaklami. Zgłosiliśmy do projektu spektakl pod tytułem Tylko jeden dzień w reżyserii Agaty Kucińskiej. W ilu miejscowościach byliście? Tyle co miejscowości, to i spektakli było. Także 18 spektakli w 5 województwach. Byliśmy w województwie śląskim, pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, no i dolnośląskim. Drugi projekt, w którym brał udział Zdrojowy Teatr Animacji, to Posłuchaj Teatru. Za jego sprawą jeleniogórscy aktorzy przełożyli dwa spektakle na tak zwaną audiodeskrypcję. Jest to bardzo ciekawa forma, że tak powiem, otwarcia drzwi, rozszerzenia wyjścia z kulturą do osób, które do tej pory niestety miały ograniczony dostęp do kultury. Na przykładzie, jeśli chodzi o teatr, audiodeskrypcja polega na czytaniu przez lektora, przez słuchawki, przez specjalny sprzęt audiodeskrypcji, rzeczy, które niestety osoby niewidome nie mogą zobaczyć, oczywiście nie przeszkadzając i nie ingerując w spektakl. I to właśnie ten projekt odbił na aktorach największe emocjonalne piętno. Bardzo to na nas wpłynęło. Zwłaszcza, że przed spektaklami, tudzież po spektaklach prowadziliśmy takie lekcje półgodzinne, godzinne dla tych dzieci, pokazując im świat sceny, świat teatru, ten kontakt i oglądanie ich emocji, ich wrażliwości, tego, że po raz pierwszy w życiu pokazują mi coś nowego, tak? No to niektórych z nich trochę szarpnęło. Jednak efekty obu projektów nie da się przecenić. Dlatego władze Zdrojowego Teatru Animacji już zapowiedziały chęć uczestnictwa w przyszłorocznych edycjach. Zgodnie z obietnicą powracamy do tematu karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Tym razem powiemy o inwestycjach, jakie planuje spółka na 2016 rok. Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, który działa na obszarze 5 gmin Kowar, Mysłakowic, Piechowic, Podgórzyna i Szklarskiej Poręby, już planuje kolejne inwestycje. Musimy ciągle wprowadzać nowe zadania, niezależnie od warunków klimatycznych. Mam tu na uwadze przede wszystkim gminę Kowary, gdzie mieliśmy problemy z wodą, ale to zamierzamy jak najszybciej rozwiązać. Sądzę, że zdecydowana poprawa nastąpi w tym zakresie w przyszłym roku. Budujemy, jest potrzeba rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, ponieważ oczyszczamy ścieki z Karpacza. Oprócz tego ważnymi zadaniami są te dotyczące gminy Szklarska Poręba i Piechowice. Z uwagi na, również na rozwój Szklarskiej Poręby i ilość klientów jest potrzeba montażu instalacji do usuwania biogenów, ponieważ aglomeracja Szklarska Poręba już osiągnęła ponad 14 tysięcy tak zwanych równoważnych liczby mieszkańców. Musimy, realizujemy to na bieżąco, ale Piechowice trzeba skanalizować. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, ale no robimy wszystko, żeby przyspieszyć ten proces skanalizowania gminy Piechowice, a w szczególności samego miasta Piechowice. Dodatkowo powiększane i modernizowane będą istniejące sieci wodno-kanalizacyjne. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby było to naprawdę nowoczesne przedsiębiorstwo. Tutaj jeszcze potrzebujemy wiele rzeczy wykonać, ale na to potrzebujemy pieniędzy. A w chwili obecnej, tak jak wspomniałem, inwestujemy z własnych środków i tak krawiec kraje jak materii staje, czyli robimy to, co w pierwszej kolejności jest niezbędne już, żeby ludziom zapewnić wodę w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości.
Spółka ma ograniczone pole manewru wytyczone przez możliwości finansowe. Dlatego zadania będą realizowane po kolei. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.